kierujący pojazdem osobowym marki Peugeot według wstępnych ustaleń nie dostosował prędkości do warunków ruchu i na łuku drogi uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu, pomimo udzielonej pierwszej pomocy, niestety okazało się, że kierujący tym pojazdem, mieszkaniec Złotowa, poniósł śmierć na miejscu. Do zdarzenia doszło na łuku drogi pomiędzy miejscowościami Bartoszkowo i Tarnówczyn na trasie z Krajenki do Węgierc. 34-letni Złotowianin podróżował sam. Samochód po uderzeniu w drzewo zatrzymał się na pobliskim polu.